Hej wszystkim, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w 14 odcinku z gry Alan Wake. Przypominam, że... kolejne drzewo się przewróciło. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Przypominam, że mamy problem z... supplysami. O kurde, jakiś cmentarz. No nieźle. Mam tylko 3 naboje. Także... będzie hardkorowo dosyć, myślę. Z tego powodu. No. Mam 3 naboje, przypominam. Okej. Ale ten jest inny. Ten tak się przemieszcza. Kurde. Hello, mam 3 naboje! Gdzie on jest? Naświetl go. Ojej, on z tym nożem. Co to jest? Wkładaj baterię. Okej. Au, 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 au! No kurde, czemu? Nie. Zabił go. Jak zwykle dobry początek. Mam tylko 3 naboje, no serio. Ciężko będzie z 3 nabojami. A! To mam 12 do rewolweru? Skąd one się wzięły? Kurde, wcześniej ich nie było, co nie? Dobra, miałam cały czas 0, nie wiem skąd one się wzięły. Dobra, to spróbuję ich zabić tak normalnie. Okej, zmarnowałam chyba jeden nabój. No, kurde! Zdychaj. Też zmarnowałam trochę. Ten granat błyskowy. Gdzie on jest? No nie widzę go. Dobra, dobra, dobra. Stary, ile baterii mam na ciebie? Mocny jest. Okej. Okay. No teraz mam 2 naboje i 3 do strzelby. Mam też rakietnice i te granaty błyskowe, no ale... przydałoby się... czemu ta latarnia nie działa? O! Bateria. Dobra, a jakieś naboje? Punkt zapisu. Cieszę się niezmiernie. Tylko dajcie mi jakieś supplysy. Okej, przejdziemy przez jakiś dziwny, mroczny cmentarz w górach. Aha, kolejny punkt zapisu osiągnąłem. Tam lepiej nie będę iść, skoro mam tak mało naboi. To się ruszy. Czy to się ruszy? Gdzie ja jestem? Zaraz wylecą. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. A co jest tutaj? Nic. Nic tu nie ma. Jakiś pusty domek. Zaraz wylecą. Przebij się przez opuszczone miasteczko. Super. Wow, wow, wow! Nie! Nie, wiecie co? Ja nie chcę tego przeżyć, bo...
Straciłam ten. Straciłam ten granat. Mi tylko żal. Za duży minus. No. Dobrze. Ja sobie ustawię lepiej na flary. Chyba mniejsza strata, dobra. Teraz chcę w złą stronę, w tą, Alan, w tą. A w ogóle masz podniesione te baterie? Masz. Dobra, tam będzie trudno, bo ja nie mam naboi. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Okej, okay, udało mi się rozwieźć ten samochód. Okej. Okay. Kartka. Kartka z maszynopisu. Życie rzadko bywa równie proste, co fikcja. Marzyłem, by ten brak weny miał jakieś podłoże i nieraz starałem się je odkryć. Miałem wtedy z czym walczyć. Miałem wroga. Miałbym wroga. Ale nie było przyczyn. Ogarnęły mnie wątpliwości. Niczym nie przypominałem bohatera moich opowieści. Ale Cassie pewnie parł przez życie i nigdy nie zobaczył... Zbaczał z rozebranej ścieżki. A ja nawet teraz wściekałem się na siebie, na Alice, na Barego. Byłem zagubiony i nie wiedziałem, co robić. Łyk kawy. Alan ma swoje termosy. Ja też muszę się wspomagać. Dobra. Damy jakoś radę. Chyba... A! Super, wpadłam po prostu do dziury. Co najlepsze! Najgłupsza śmierć ever. W którą stronę? Znowu w tą. Znowu będę musiała pokonać to auto. O, dajcie mi jakiś punkt zapisu, bo dzisiaj coś mi nie idzie. Naświetlaj auto. Wow. Walnęło cię czy nie? Dobra, Alan, musimy się skoncentrować. Czy tu nie ma... Nie wejdę do tego domku, nie? Dobrze, podniesiemy kartkę. Jak już jest przeczytana, to nie muszę jej czytać. Gdzie jest ta dziura? Której nie zauważyłam wcześniej. O, nic zapisu, dzięki. Czytaj. Osada górnicza założona w 1928 roku dla pracowników kopalni Bright Falls. Sąsiadujący z nią cmentarz najdobitniej świadczy o niebezpieczeństwach czyhających codziennie na górniku. Pochowano w nim większość ludzi, którzy zginęli w kopalni. Groby stanowiły ponowną przestrogę dla tych, którzy pozostali. Po zamknięciu kopalni w 1970 roku Grey Peak Gorge opustoszało niemal w ciągu jednej nocy. Okej. Opuszczone miasteczko, upiorne. Tu zamknięte. O, termosik. Wejdziemy tu. Please, dajcie mi naboje. Termosy są bardzo fajną znajdźką. Ale ja bardzo chciałabym znaleźć naboje. Naprawdę. Naboje są obecnie moim bardzo dużym marzeniem. Naboje. Naboje. A tu? Kurczę, jakie to wszystko wydaje upiorne dźwięki. Nie wiem, czy wy to tak słyszycie, bo może mój głos słychać lepiej prawdopodobnie. Ja też gram na słuchawkach, także wrażenia tego wszystkiego są spore. O-o! 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 Rozwal to, Alan. Okej. Wow! Czy wszystko musi się na mnie rzucać?
Dobra. Jeszcze co? Tam. Schowałam się za słupem. Jestem sprytna. O! Już są. Za co to osiągnięcie? Jakoś mnie wcale nie pociesza osiągnięcie o nazwie. Już są. Oh my gosh, co tu się dzieje? Proszę państwa, co tu się dzieje? Boję się tam i... Termosy? Naboje? Pomoc? Dobra, uwaga na dziury. Nie, nie, nie zawalaj się. Punkt zapisu. Przynajmniej dali gęsto punkty zapisu. Dobra. Boję się. Okej. Okay. Wow, wow, wow. Czasami w świetle latarki coś wygląda źle. A nic tam... Nie! No, no, no. Pozbądź się tego. Alan, pozbywamy się tego! Dobra. Wow. Ale mu serce wali. Alan, musisz się uspokoić. Nie! Again? Wszystkie rzeczy chcą mnie tutaj zabić. Dobrze, że to coś jest za tym. Okej. Okay. Stalowy rumak. Fajnie, to bardzo miło dostać osiągnięcie. Osiągnięcia są motywujące. Tu się da wejść? Zbadaj sobie. Klucze, spoko. Tu są? No, daleko nie były. Please, żeby tam nie było nic złego. O, termosik. Z kawą. No, Alan. Otwieraj. O. W środku jest całkiem sympatycznie. Jakieś buty. Łopaty. Opuszczona kuchnia. O! Amunicja do rakietnicy, słodko. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet. And a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Okej. Okay. Dziwne tak. Musi być oglądać się w telewizorze bredzącego jakieś rzeczy. Także Alan współczuje. Muszę przejść przez ten domek. Nie mogę tu zostać. Karabin myśliwski, czy to lepsze? Mam 5 naboi, to nie będę testować. Podejrzewam, że dają mi lepsze bronie. Aha, czyli... Dobra, nie, no wezmę karabin myśliwski. Jak dają, to widocznie się przyda. Bo tutaj jest ta strzelba powtarzalna. Ona była fajna, ale... Dobra, wychodzimy, Alan. Wychodzimy, Alan, w ciemność. Nie, nie, nie. Znowu te biedne drzewa.
A tu? Trzeba wejść pewnie. Dobra, no to chodź. Co ja ci poradzę w tamtą stronę? O, punkt zapisu. To naprawdę cudownie. No, wchodzimy. Punkt widokowy. Już chyba niedaleko. Pewnie tu będzie coś złego. O, strzałka. Tyle. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. He was telling me to hurry up. Mam iść w tamtą chyba, ale... Tutaj, o, właśnie. Dawajcie. Rakietnica. Okej. Co tak oddycha tutaj? To nie brzmi jak oddech mężczyzny. Jaki dziwny. Dobra, pobiegnijmy trochę. Jak się denerwujesz, to pobiegnij. Idziemy. O, punkt zapisu. Dobra. Birds. Wow, nie. Wow, birds! To trzeba rakietnicę, nie? Czy mogę tak latarką je? Będą mnie atakować, czy... O. Trafiłam chociaż? Nie. Ale one nie podchodzą. Wow. Zależało mi tego naboju z rakietnicy. Nie podchodzą w sumie to. Nie podlatują. Okej, już mi nie żal naboju z rakietnicy. Stresują mnie tu. Ptactwo jakieś, skakać trzeba. Birds. Chociaż trochę tutaj ich chyba się wypala. Jak były na odległość latarki. Zawsze coś, nie? Dobra, podejrzewam, że musimy po prostu przejść tędy typowo zręcznościowo i nie zginąć! Dobra, Alan! Okej. Żegnaj, drogo powrotna. A bercy kraczą coraz głośniej. Boję się tych ptaków. Wow, co się dzieje? Pisało danger? Pisało. Super, jestem w kopalni. Wydostań się z kopalni srebra. Dostań się z kopalni srebra. To może się przerzucę więc z rakietnicy na rewolwer. Ciemno tutaj, nawet z latarką. Jak się mam wydostać? A, tutaj wpadłam. Mam iść tam chyba. Po prostu moja orientacja w terenie jest najlepsza. A jak tu są duchy? Mam nadzieję, że tu nie ma wiele ścieżek, bo nigdy się nie wydostaniemy z tej kopalni. Srebro, co to jest? Te białe kurze. Białe kurze bierze. Dobra. Widzę światło. Ktoś cię wołał. Tunnels go to Cold Down Lake. Słyszę Alice chyba. Co jest w tamtą?
Dobra. Aha, tutaj jest zamknięte przejście. Nie, nie jest zamknięte. Mam iść tędy? Którędy mam iść? Czy ktoś mi powie, którędy mam iść? Czy ja idę dobrą drogą? Without warning, the headache stabbed at my brain. Co się stało? Głowa cię rozbolała? To niedobrze. Idzie. Brzmi raczej jak wspomnienia. O-o. I'm losing it. I gotta get out of here. No przecież tu nie wskoczę. O, maszynopis. Myśleli potężni wielcy mężczyźni, czuli się w lesie jak w domu. Tu było ich miejsce, tu pili razem piwo, opowiadali historie o duchach i przesiadywali razem po nocach. Nic jednak nie pomogło im, gdy duch mroku przybył zawładnąć ich ciałami. Wciągnął ich w ciemność tak straszną, jak żadna z opowiadanych przy ognisku historii. Okej. Okay. No tu nie mogę iść, no nie wskoczę do wody. Muszę wrócić w górę. Pewnie spotkałam jakieś różne istoty po drodze. Prawda? Prawda? Zaraz coś wyskoczy. Jego tęsknię jest najstraszniejsza, chyba straszniejsza niż las. Jest klaustrofobiczna, mamy tylko tunele i... No jest tak ciemno. I... Jeśli się spróbować wczuć w klimat gry, to można się tu poczuć naprawdę strasznie w takiej jaskini. Nie podoba mi się tutaj. Dobra. Tutaj jest jakieś światło. No ale tędy się nie wydostanę. Tu coś jest? Nie. Dobra. Wyżej. Racę. Super. Karteczka oświetlona. Jaki koszmar. Nawet tu, za zamkniętymi drzwiami, zasuniętymi koterami, w brudnym pokoju hotelu Majestic, Nightingale czuł na sobie badawcze, krytyczne spojrzenie miejscowych. Zmusił się, by o tym nie myśleć. Jego zdaniem wszyscy ulegli już urokowi Wake'a, ale on wykona swój obowiązek. Zacisnął dłoń na niosącej ukojenie butelce. Proszę, pozwól mi to przetrwać, pomyślał. Okej. Nie lubię ciemno. O! Co się dzieje? O cholera jasna! Przestraszyłam się! Dalej się boję! Wow, on szarżuje tak chamsko! Nie! Ja stąd nie wyjdę. Może te racy dużo ich podniosłam. No nie, muszę jeszcze do tego jeziora tam iść. Trochę daleko. Nie mogę dać punkt zapisu, jak tam się spada. Przecież mi się może nie udać nawet za drugim razem. A nawet za trzecim. Za każdym razem będę musiała biegać po tych ciemnych, klaustrofobicznych korytarzach. To nie w porządku. Jak pokonam, to pewnie będę już zresztą też powoli kończyć. Tak mi się wydaje, że akurat tyle mi to zajmie. Także no, czekam na punkt zapisu kolejny.
tu by się przydał jakiś punkt zapisu. Nie może mi się tu grę zapisać. Ślicznie proszę. Grę zapisz mi się tutaj. Ustawię sobie to i... Jest 6 tych flar. Tu, jak się spada, powinno się zapisać, nie? Tak mi się wydaje. Iż to by było dobre rozwiązanie. No, czekam z utęsknieniem. Ostatnio wylazł tak blisko mnie. Wow! Jest tu ktoś jeszcze? Oprócz tego? Naświetl go! Okej. Okay. Tym razem poszło mi lepiej. Ale widzieliście, oni tak rzucili z każdej strony. Także to było naprawdę trudne. Tu jakieś łańcuchy. Przejście się zawaliło, ale mogę pójść tutaj. Zapisz się, gro, proszę. Proszę. O, termosik. Dziękuję za termos, ale i tak bym chciała, żeby gra zapisała się. Tu zamknięte. A teraz no, nie chcę za bardzo powtarzać z nimi walki. Tam widzę słońce, no ale muszę iść tędy. Okej. I have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Okej, czyli tam trzeba się dostać, ale no ja już nagrywam dosyć sporo, także potem mógłby się jeszcze przedłużyć bardzo odcinek. Także z kopalni wydostaniemy się następnym razem. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jest to bardzo nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że ten odcinek się przyjemnie oglądało. Mam przynajmniej więcej supplies'ów niż ostatnio, także trzymajcie za mnie kciuki i Alana, żebyśmy się stąd wydostali. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki i pa, pa!